Okej, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem Piotr Tokarski, ze mną jest Rafał Woryszak. i dzisiaj zunboxujemy sobie pyrki prosto od Moju. Są to nowe pyrki, pyrki magnetyczne, więc co, zabieramy się do unboxingu. Otwierasz ty? Mogę coś. Dawaj. Adres jest zamazany, ale może nie widać, a nawet jeśli tak było trudno. Coś... No tutaj przetnij, ale to i tak mi się wydaje, że jest w środku pudełko. Albo chociaż kostki w folii bąbelkowej. Dostąpię tego zaszczytu otwarcia. Wstępne nożyczki. Nie, ty nie umiesz ciąć. No sorry, nie. A przed chwilą ciąłem. YouTube. A, wszystko jest. A nie, ja zawsze otwierałem małymi nożyczkami. Dobra, ja robię edity. A dobra, pięknie. Poszło? Poradzone. No i paczka wyjaśniona. Okej, okay. To możemy sobie odrzucić na bok? 6. Albo 9. A nie, dobra, bo jest takie co. Okej, okay, to teraz ja otworzę. Mi tam tną normalnie te nożyczki, nie wiem jak to. Ej, mamy 4 kostki ogólnie. Chyba dostaniemy po prostu po jednej kostce kolorowej i po jednej białej, z tego co pamiętam i widziałem u innych zawodników, co też nagrywali unboxing tego. Jest, ale to jest kolorowa. Dobrze... Hmm? Widać kolorową. No. Staram się tego nie uszkodzić, kurczę. Okej, okay, z tego co wiem, pyrki w środku powinny mieć też zapasowe tipy, ale zaraz zobaczymy. Ej kurczę, to już fajnie wygląda, bo ma taką dużą dziurę po środku. Spoko. Okej. Okay. Wszystko fajnie wygląda, jak ma dużą dziurę. Mhm. Za to 300. Kurczę, nie mogę tego wyjąć. O, dobra. Może nie na stolik, widzisz? No właśnie, no. Okej, okay, dobra. Tu mamy kolorową, białą i tu kolorową i białą. To czekaj, do tej kamery czy do tej kamery? Nie, no tutaj pokazujemy, no nie, tam to tylko nas nagrywa. Okej. Okay. No. Jak to wygląda dobra. Ogólnie? Chyba widać tutaj na aparacie. Zaczynamy od białej, no nie? I na 3-4 pierwsze ruchy. Tylko żeby ci się nie poślizgnęła kostka, bo okay. Będzie fail. Czekaj, bo... O. Dobra, dokręcamy tylko, no nie? Dokręcią. No tych powszechnie. No. O, jest... Czekaj, jeszcze nie. Instrukcja. Instrukcja się zapchnęła. A, tak. Dobra. No. Instrukcja wygląda tak? Mhm, tu jest chyba poradnik do jakiegoś Elbela, albo do ostatnich krawędzi, no nie? Nie, pokazuje, że trzeba uważać werteksy, potem... No nie mam, nie. FLA, tak, i potem ostatnie trzy krawędzie L3E. No i tutaj mamy Lukasa Tera, jakiegoś innego projektanta, jeszcze innego i... Jim Zhang, on się nazywa? O ile się nie mylę. Ale nie jest pewien. Ej, patrz, mamy ten listę rekordów, no nie? Nie mam, a mamy ostatnich dwóch naszych zawodników. Tak. Jonka i Michała Żołskiego? Jonek 1-1 zrobił na skiły, ja nie wiedziałem. Naprawdę? No. W Władysławie bodajże. Okej. Okay. Jezu. No jest to, na 3-4? No. Czekaj, nie, jeszcze opiszę wyglądy, żeby tutaj utrzymać. Bardzo duży Florian, ogromny, no. Florian, naprawdę. Mhm. Nie miałem nie ruszać. Naklejki bardzo fajnie dopasowane. Tak, tak, ale zobacz, że mają inne odcienie. Mamy tutaj naklejki od Juska. No co? No, ten jest bardziej wyblakły, zielony, no nie? Taki ciemniejszy. Niebieski jest na pewno ciemniejszy, ale w sumie to spoko. Fajniejszy. I czerwony, czerwony też minimalnie ciemniejszy. Ej, to taki, jaki chcieliśmy zrobić specjalne zamówienie. I żółty jeszcze. A żółty to no też taki ciemniejszy. Nie, trochę wybrakły. No taki wyblakły, no, ale taki... Dobra. No, okej. Okay. Trzy, cztery. Ej, też zaczęło się też to flipa, nie? Ej, to jest świetne. Strasznie luźne jest. No, bardzo. Ale mi się już mega podoba. Ej, patrz, tu płynnie chodzi, tak? Bardzo płynnie. Fajnie. No. Ja bym to ścisnął, bo jest taka jeszcze nie do planowania. A ja nie, właśnie. Ej, pokazujemy niektóre algi, które trzeba będzie chyba zamaskować. Super. Nie, nie trzeba. Proszę. Ej, nie, naprawdę dobra pyrka. No. Ej kurczę, to jest fajne. Dobra, dobra. Kolorową teraz lecimy? Czekaj, jeszcze tipy, ja sobie zobaczę. O właśnie, tipy przecież. No. Jak ja mieszam z ręki, to nie mieszam tipów, mi się nie. No właśnie tak samo. Ale tak świeżnie. Tak. Jakby ktoś, nie wiem, coś czyścił, no nie? Takie jakąś ścierpił. Tak, zdecydowanie. Tak jakby one były takie chropowate bardzo. No, bardzo chropowate, są... a tutaj bardzo klikający taki klik, nie? Taki jak Aurora trochę można porównać. Ona też miała taki klikający. Klik. Dobra. Ej, a tipy to w ogóle, one się nie dokręcają, tylko... Dobra. Ops. Dawaj kolorowo. Okej, okay, lecimy z kolorową, zobaczymy jak kolorowa się porusza.
Ta pyrka jeszcze nie wyszła, w ogóle, nie? Z tego co zauważyłem, nie ma tych tipów zapasowych. Prawda? Jeszcze pyrka ta nie wyszła? Nie, jeszcze nie wyszła. Nie wyszła. Strasznie śliski ten plastik. No nie? W ogóle nie ma takiego... To ja się. Ta kolorowa pyrka chodzi lepiej niż biała. Znaczy tak, może ale... przez to, że jest dokręcona inaczej. Mhm. Ale ogarnij to, że strasznie się ślizga. Nie ma ślizga. Takiej kropowatej powierzchni lekko. To jest bardzo śliska. No wystarczyłoby chyba wyczyścić. Ale zrób takie coś. No to przecież... A nie, dobra. Trzymaj się mocno. Ale tak samo. To ty są ale... fajniejsze tipy. Czyli, moim zdaniem. Ja, szczerze powiedziawszy, to naprawdę jest różnica wielkości w tych pyrkach. Jest niewielka i bez kitu. Jest niewiele większa ta pyrka od moju Magnetic Pony... A to jest Pozycjonik? A to jest Inzita, no nie? To wcześniejsze. No jest troszeczkę większa. Jest niewiele większa. Ale się trochę odczuwa. Ale w sumie... Trochę się odczuwa, jak chcesz złapać tak ścianę, no nie? W sumie wygodnie się nawet. Mi się bardzo podoba ta biała. Myślę, że w Płocku, który jest jutro, będę układał na niej. Fajna. No. Ej, fajna. Ej, bardzo fajna pyrka. To mieszamy sobie? I przykład jakiś solf? Czekaj. Już się pogubiłem. Kostki się pomyliły, nie? Nie, ja zdecydowanie będę musiał przykręcić, bo tak... Ja lubię jednak wcześniejsze. Cztery tipy twoje ulubione. No. Robimy przykładowe ułożenie? Myślę, że nie. Czekaj. Mam taki troszeczkę shit. Dobrze. Pokaż. Dobra, ej, nie, trzy, w sumie ja mam łatwo. Trzy, cztery. O Jezu. Jak o się jest. Stali, żeby doszedł. A, bo ja nie podłożyłem nogi. Dobra. Mhm. Nie, ogólnie pyrka. Feeling taki jest specyficzny, no nie? Chropowaty. A bardzo fajnie tworzy. Zaraz, zobaczmy ścianę zakrętów. To ty to pokaż. Czekaj. Ej, to nie za dużo ścian. Na kolorowej to samo zrób. A my spróbuj to ściąć, czekaj. Druga strona. O, w drugą stronę. A w drugą stronę ścianę lepiej niż w tą pierwszą. Ej, w drugą stronę jest... Naprawdę, to jest aż tak dziwne, że aż tak stronę aż tyle, więcej nie? Niż... W ogóle nie ma żadnych zacinek na tej pyrce, jest taka mega płynna i super szybka. Bardzo szybka. No jeszcze nie mogę doczekać, aż ją skręca, nie? I po prostu zacznę ją wyrabiać. A jest mega szybka. Tak z 50 tysięcy solwów. Jak na poprzedniej. Jest nie, mega naprawdę, szybka. Świetna kostka, kurczę. No. Nie wiem. Słów brak. Co, tyle w unboxingu? Czy jeszcze porównujemy do tych naszych starych? To nie nagrasz to porównanie na inny kanał? Jak inny kanał? Znaczy w innym odcinku. Pyraminx i Shengshu, Moju, Ki. Ej, właśnie, zrób sobie porównanie. No, Shengshu, Moju, Ki. Zobaczcie. Znaczy, ta jest taka stabilniejsza, ale ma dużo loków, no nie? Ta stara. Znaczy, ta jest na pewno stabilniejsza i jest wyregulowana, no, przede wszystkim wyrobiona, ale... Ma loków dużo, tak czasami zacina. Ale właśnie o to chodzi, że ja już od jakiegoś czasu na tej pyrce czasami miewam loki. No, i to jest najgorsze, a na tej pyrce loków w ogóle nie ma. Nie, no. Tyle, że póki co jest cholernie luźna, nie? Mega szybka i to jest fajne. To jest fajne, że nie daje takiego ciężaru. A czekaj, z wagą jeszcze? Podobnie w sumie. Mi się wydaje, że to jest lżejsza. Nowa? Ta nowa. Właśnie mi się tak wydawało, ale... Chociaż w sumie są nie ma różnicy, bardzo. Tak, bardzo podobne. Trzeba by było mieć jakąś wagę, żeby to ogarnąć. Ej, no kurde. Kurczę, świetne jest. Ja dzisiaj ją wyrabiam. Mówię, że sporo układać. Teraz mam tak w porwie i wszystko. Aha, zaufałem. Dobra, to... Ale fajnie. Mi się podoba, jest strasznie. A czekaj, jakieś takie algi, które są takimi shitami, że ich się nie używa normalnie. Wiesz, który? No ten wiem. Na lewo. No, a tak. Się ścina. Hop. Ej, nie, to się nie ścina w ogóle. I zobacz, jak ten finger tutaj dobrze idzie, jeżeli to nie ma zacinki. Możesz nie dokręcić i to ci zetnie. Co nie? Piłka przyleciała. O, ta, którą mi rzucałeś w oczy. Tak jak w Solwach Mistrzów. My teraz idziemy skakać na trampolinie. Nie wiem, czy tam widać. A teraz przykładowe ułożenie. No weź nie, przypominaj. Się ze mnie kolega śmieje. Ten kolega wie, o kim mówię. Jak obejrzy ten odcinek, to wie, że o tobie mówię. Lemie. Dobra. Są groźby? Nie, pozdrawiam. W aparacie. Zobacz, jak widać w aparacie. Co? Okej, tak więc to był unboxing nowych pyrek od Moju, prosto od firmy Moju. Dziękujemy im, że nam wysłali te kostki. Myślę, że recenzja za jakiś miesiąc się powinna pojawić, nie? Aż trochę to wyrobimy. Znaczy ja wyrobię, bo ty to wyrobisz w dwa dni.
No. Chciałbym powiedzieć teraz coś po angielsku, żeby Moju coś zrozumiało, ale boję się, że... Mogę dodać nowe napisy. Thanks for Moju. Tak więc dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszamy was na kolejne materiały. Trzymajcie się i cześć! Cześć. Dobra. Wyłączam nagrywanie. Ej, nie nagrywałem.